Cześć, siemanko, witam! Z tej strony Foczka, a w dzisiejszym filmoporadniku pokażę Wam, jak szybko, łatwo, prosto zmniejszyć Wasz input delay w Fortnite. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, mam dla Was szybki, łatwy, prosty konkursik na skina Harley Quinn. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić obserwację na Insta oraz spełnić wymagania postu konkursowego. Wyniki odbędą się na danej transmisji live. Zachęcam do brania udziału, a teraz zapraszam już do oglądania. Pokażę Wam teraz najszybszy i najprostszy sposób na zmniejszenie Waszego opóźnienia w Fortnite. Także przechodzimy w ustawienia, klikacie ostatnią zakładkę konto i prywatność i zmieniacie następujące opcje. Filtr wulgaryzmów zmieniamy na wyłącz. Ukryj nazwy swoich połączonych kont. Również zmieniamy na opcję wyłącz. Pokaż powiadomienia społecznościowe. Tutaj będzie również wyłącz. I ostatnią rzeczą w tej zakładce wyświetlaj na rankingu kariery. Tutaj będzie opcja również wyłącz. Później przechodzicie sobie w dźwięk. W dźwięku zmieniacie jakość dźwięku na niską. Cyk. Limit liczby klatek na sekundę. Zmieniacie jak najwięcej możecie, ile Wam fabryka pozwoli, tyle klatek na sekundę ustawiacie. Czym więcej klatek na sekundę, tym Wasz input delay Fortnite jest mniejszy. To by było na tyle w tym poradniku. Dzięki za obejrzenie materiału i mam nadzieję, że w jakimś stopniu pomogłem. Ja się z Wami żegnam i słyszymy się w następnych materiałach. Nara!